Hej, na jakie kobiety zwróciłbym szczególnie uwagę? Na kobiety, które były już 5-10 razy zakochane. Bo są takie kobiety. Są takie kobiety, które jak widzą ładny samochód i przystojnego faceta, to już mówią, że są zakochane. Też takie spotkałem, też takie widziałem i to bardzo często są kobiety, które studiują ciekawe kierunki, wbrew pozorom, nie są aż tak głupie, a tak, takie głupoty też potrafią wygadywać. Mówią na przykład, że słyszałem taką kiedyś teorię, co powiedziała kobieta, która była po jakimś tam kierunku studiów, nie była wręcz głupia, nawet bym powiedział, nawet w miarę mądra, ona mówi, widziałaś mnie, spotkałam Boga. Bóg to znaczy, że miał dobrą gablotę i fajnie brodę przystrzyżoną, no i nic mu wizualnie nie brakowało. To był ten Bóg. A drugi tekst, jaki kiedyś słyszałem, to kobieta, która mówi, widziałaś go? Przecież miałam prawie zawał, jak go zobaczyłam. Widziałaś to jego auto? Widziałaś? Widziałaś, jakie on miał drogie buty? Widziałaś? Tak, panowie. Wiele kobiet w ten sposób mówi. Stoją w toaletach, w dyskotece i mówią, jaki on miał zegarek, albo jaki miał pasek, za ile tysięcy, albo ile jego buty kosztowały. Też takie rozmowy widziałem. Więc od takich kobiet, panowie, uciekamy z daleka. A te, które widzą Boga na ulicy, albo kleją, lub są ciągle zakochane, to niech się zakochują dalej, a my idźmy w swoim kierunku. To taka skromna rada ode mnie. A czy ją wykorzystacie, to każdy z was musi już to wiedzieć. Ja osobiście pozdrawiam was z pięknego Szczecina. Życzę dużo pięknych randek. Na dole jest link do mojego e-booka i do moich szkoleń. Pozdrawiam was serdecznie.